Drodzy Państwo, witam raz jeszcze dzisiaj bardzo serdecznie. 5 stycznia imieniny obchodzą Edward, Hanna, Szymon. Wszystkiego dobrego z tej okazji. Wszystkiego dobrego także dla tych, którzy mają dzisiaj urodziny. Urodzeni 5 stycznia są spokojni i opanowani. Marzą o bezpiecznym świecie i udanej rodzinie. Pragną znaleźć się w lepszym towarzystwie i mieć piękny dom. Ich atut to umiejętność planowania i koncentracji. Mam nadzieję, że to prawda. Dzisiaj w męskim gronie się tutaj spotykamy. Witam panów. Teraz słówko o każdym z was. Robert Grzelak z Kurnika lubi rozrywki umysłowe, słucha muzyki poważnej i chciałby pojechać do Egiptu. Witam cię. Dzień dobry. Witam też pana Stanisława Olsztyna z Olsztyna. Był już w półfinale w sobotę, wtedy nie udało się dojść do finału, dzisiaj ma pan drugą szansę. Paweł Skubida z Warszawy pracuje jako krupier w kasynie, lubi oglądać teleturnieje, interesuje się zaginionymi cywilizacjami i chodzi na siłownię. Oraz nasz ostatni gość Mieczysław Baliński z Legnicy, lubi czytać encyklopedie, słowniki i inne książki. Wolny czas spędza na spacerach z psem i kibicowaniu rozgrywkom sportowym. Panowie, trzymam za was kciuki. W studiu pierwsza para już się ustawiła na swoich stanowiskach. Zaczynamy rundę pierwszą. A pierwsza runda dla panów to gra w sylaby. Z sylab trzeba będzie układać słowa. Tych słów w pierwszej części rundy pierwszej jest 10, i do zdobycia 100 punktów. Gotowi? Tak. Zaczynamy. Oto pierwszy zestaw sylab. Kwipować. Dobrze, Robercie, zdążyłeś ułożyć słowo, zdobywasz 10 punktów. I następny wyraz. Koszary. Dobrze, byłeś szybszy, punkty dla ciebie. Trzecie słowo. Następujący. Teraz pan Stanisław zgłosił się szybciej i zdobył 10 punktów. Gramy dalej. Literkowy. Nie. Terkotliwy. Terkotliwy. Dobrze, Robercie, szkoda, że za późno troszeczkę. Usłyszeliśmy sygnał, który oznajmił, że czas na odpowiedź minął. Punkty przepadają, gramy dalej. Spojrzenie. Dobrze, pan Stanisław spojrzał i ułożył wyraz. Jest 20 do 20, mam remis. Do końca jeszcze 5 słów. Konferansjer. Świetnie, punkty dla Roberta. Następny wyraz. Wychodzony. Dobrze, znowu remis. 30 do 30 do końca tej części, jeszcze 3 wyrazy. Ocembrować. Udało się, 10 punktów dla ciebie. Następne słowo. Nadliczbowy. Dobrze, remis. 40 do 40 i jeszcze jeden wyraz do ułożenia z sylab. Energiczna. To jest bardzo dobra odpowiedź. 10 punktów dla Roberta, ale to jest dopiero połowa rundy pierwszej. Wprawdzie tę połowę wygrałeś. Masz na koncie 50 punktów. Szansa na zdobycie kolejnych punktów już za chwilę w grze w literki. Wracamy do przerwanej rundy pierwszej. Przypominam, że panowie zdobywają punkty. Na razie więcej ich na koncie ma Robert, ale oto część druga rundy pierwszej, gra w literki. Wiecie, na czym rzecz polega, prawda? Tak. Zaczynamy. Oto pierwsze słowo. Koniak. No, nie. Kanion. Kanion. Panie Stanisławie? Kanion. Dobrze. Proszę się nie wyrywać z odpowiedzią, panie Stanisławie, bo gdyby Robert zdążył powtórzyć to słowo przed upływem czasu, to on by zdobył punkty i byłaby to podpowiedź. No, ale punkty dla pana Stanisława i następne słowo. Momencik. Momencik. Jest 10 punktów, dopisujemy je do konta pana Stanisława. Następne słowo. Adresat. Nie. Estrada. Tak, to jest dobra odpowiedź. Remis mamy dla odmiany. Tylko teraz 60 do 60 i kolejne słowo. Krakowiecki. Nie. Krawiecki. Krawieckie. Krawiecki. Pieckie. Pan Stanisław powiedział krawieckie. To też nie była dobra odpowiedź. Ale powtórzyłem. Ty nie zdążyłeś na pewno, tego jestem pewna. I jeszcze raz poproszę o to, żeby potwierdziła mi redakcja. Co robimy? Czy pan Stanisław zdążył powtórzyć prawidłową odpowiedź przed upływem czasu? Tak. Czyli pan Stanisław zdobywa 10 punktów. Gramy dalej. Notatka.
Dobrze, punkty dla Roberta. Remis 70 do 70. Jeszcze 5 słów do końca. Szkatułka. Dobra odpowiedź, punkty dla pana Stanisława. No i następne słowo. Wyburzyć. Też dobrze. 20 punktów przewagi po pana stronie, ale do końca jeszcze 3 wyrazy. Łupina. Wzrasta przewaga. 100 do 70, tak wygląda w tej chwili punktacja. Przedostatnie słowo rundy pierwszej. Dachówka. Dobra odpowiedź i jeszcze jeden ostatni wyraz. Wydawca. Świetnie. Proszę, proszę. Co się okazuje? No, dosyć sporą przewagą wygrywa rundę pierwszą pan Stanisław. Gratulacje, panie Stanisławie. 120 punktów na koncie. Co się stało, Robercie? Tak dobrze szło, a pod koniec jakbyś się troszeczkę poddał. No, chyba się zaciąłem. Będzie szansa na to, żeby się odciąć w rundzie drugiej. Krzyżówka, runda druga. Ostatnia, w której grają wspólnie w parze Robert i pan Stanisław. Zaczyna pan Stanisław. Proszę wybrać sobie hasło. 4 pionowa. Domena Czerkawskiego. Hokej. Dobra odpowiedź. Wpisujemy słowo hokej. Dodajemy teraz 20 punktów. 6 pionowo. 6 pionowo. Tadeusz, konstruktor lotniczy. Chodzi o nazwisko. Niestety nie znam. Tadeusz Sołtyk. O to nazwisko nam chodziło. Punkty przypadają, ale prawo do wyboru kolejnego hasła ma teraz Robert. 8 poziomo. Sposób działania według określonego planu. Taktyka. Dobrze. Jest 20 punktów. I następnym? 5 poziomo. Przypinana ozdoba na bluzce naszej babci. Broszka. Dobra odpowiedź. Dodajemy 20 punktów do twojego konta. I wybierz kolejne hasło. No, teraz już trudniejsze. Może 2 pionowo. Skąd wiesz, że trudniejsze? Ma dłuższe. Dziki, niecywilizowany kraj. Chyba dobrze myślałeś. Barbaria. Trzeba to było powiedzieć głośno, Stanisławie. Proszę o następne hasło. 7 poziomo. 7 poziomo. Prekursorka. Inicjatorka. Dobra odpowiedź. Wpisujemy słowo inicjatorka i pytam o następne hasło. 1 poziomo. Otrzymuje ją doktor po obronie własnej rozprawy i zdaniu kolokwium przed Radą Naukową. Habilitacja. Świetnie, proszę. Takie długie, a proste. Zanim zapytam o kolejne hasło, chciałabym poinformować wszystkich razem z Pawłem, którego teraz wywołuję na antenę, że chyba upłynął czas zgłaszania się. Tak, teraz Paweł będzie dzwonił do osoby, która już za chwilę, mam nadzieję, wygra 5000 zł w naszym pierwszym konkursie, a ci, którzy nie zdążyli się zgłosić, niech czekają na konkurs drugi już niedługo. Panie Stanisławie, proszę teraz wybrać sobie kolejne hasło. 3 pionowo. Nieograniczony władca. Autokrata. Dobrze. Przedostatnie hasło. 1 pionowo. Kobieta wspinająca się na Mount Everest. Himalaistka. Dobrze. Robert uśmiecha się pod nosem. No dobrze, że zachowujesz dobry humor. Ostatnie hasło dla pana Stanisława. 9 poziomo. 9 poziomo. Niefachowość, dyletanctwo. Amator. Amatorstwo? Nie. Inaczej trzeba zakończyć to słowo. Amatorskość. To było ostatnie hasło. Niestety punkty przypadają, ale nie miało żadnego znaczenia w podsumowaniu, bo wiadomo, że więcej punktów na swoim koncie ma pan Stanisław. Panie Stanisławie, druga szansa dzisiaj. Może dzisiaj się uda wejść do finału. Na razie jest pan w półfinale. Gratulacje. Robercie, dziękuję bardzo za twoją wizytę u nas w studiu. Szło ci całkiem nieźle do momentu, w którym, tak jak powiedziałeś, się zamknąłeś, nie, na innego określenia użyłeś. Chyba się zaciąłem. Zaciąłeś, o tak. Robercie, możesz jeszcze kogoś pozdrowić na dowidzenia, jeśli masz ochotę. Pozdrawiam rodzinę i wszystkich mieszkańców Kórnika. Na pewno jest im miło i na pewno trzymali za ciebie bardzo mocno kciuki. Ja wam dziękuję, panowie, za te dwie rundy u nas w studiu. Panowie gotowi na swoich stanowiskach. Panie Pawle, panie Mieczysławie, czas zacząć zdobywać punkty. Gra w sylaby. Zaczynamy? Tak. Pierwsze słowo. Leniuchować. Dobrze, pan Mieczysław nie leniuchuje, tylko zdobywa punkty. 10 jest na koncie i następny wyraz.
Apatyczny. Zdążył pan, zdobywa pan kolejne punkty. Gramy dalej. Naśladowca. Dobrze, teraz punkty dla pana Pawła. I czwarte słowo. Potrójny. Kolejne punkty dla pana Pawła, 20 do 20. Tak wygląda w tej chwili punktacja. Piąty wyraz. Dziekanat. Punkty dla pana Mieczysława i gramy dalej. Rozchełstany. Dobrze, remis 30 do 30. Zdaje się, że powtórka z rozrywki. Podobnie było w poprzedniej parze zawodników. Poprosimy o kolejne słowo. Instalator. Świetnie, pan Mieczysław zdobywa 10 punktów. Wyraz ósmy. Materiałowy. Dobrze, punkty dla pana Mieczysława. Przedostatnie słowo do ułożenia z sylab. Panie Pawle? Kajakarstwo, kajakarstwo. Myślałem o tym. No to jakoś trzeba nie mówić to, co się myśli, nie bo pasowało. A już się coś myśli mi nie przypasowało. Drodzy panowie, to był przedostatni raz. Jeszcze jedno słowo trzeba ułożyć z sylab. Typowanie. Nie. Nietypowo, nie mogło być typowanie, bo by było typowonie, bo takie litery były do dyspozycji. No nic, za nami część pierwsza rundy pierwszej. Na razie prowadzi pan Mieczysław 20 punktami. Jak gra w literki czeka na naszych zawodników w studiu. Gotowi? Zaczynamy. Pierwsze słowo. Klimat. Dobrze, punkty dla pana Mieczysława. Drugi wyraz. Migrena. To jest też dobra odpowiedź. Pan Mieczysław powiększa swoją przewagę. 70 do 30. Przed nami jeszcze 8 słów. Telegram. No świetnie. Bardzo dobrze. 10 punktów dodajemy. I następny wyraz. Wybredny. Bardzo dobrze. Coraz lepiej. 10 punktów dla pana Pawła tym razem. I poprosimy o słowo piąte. Zawody. Dobrze, udało się ułożyć kolejne słowo. Gramy dalej. Śrubokręt. Bardzo szybkie zgłoszenie i dobra odpowiedź. 10 punktów dla pana Stanisława. Jeszcze 4 słowa. Obcować. Dobrze, to jest dobra odpowiedź, panie Mieczysławie. Kolejne 10 punktów dla pana. 3 wyrazy do końca. Lokalnie. Nie. Lajkonik. Lajkonik, udało się. Zdążył pan, więc przyznajemy kolejne 10 punktów. I przedostatnie słowo. Zaczątek. Dobrze. Ostatni wyraz to... Higiena. Dobrze. Ostatnie punkty zdobyte. Cały czas się zastanawiam, jak to jest, że czasami długie słowo i po pojawieniu się pierwszej literki znacie odpowiedź, a czasami wyraz prosty, krótszy, kilka liter się pojawia, a odpowiedź nie wpada do głowy. Nie wiem, może kiedyś ktoś wyjaśni mi, na czym to wszystko polega. Wygrywa pierwszą rundę pan Mieczysław. Gratulacje. Rundę drugą rozpocznie pan Mieczysław. Proszę wybrać sobie hasło. Ma pan jako pierwszy szansę na zdobycie kolejnych 20 punktów tym razem. Cztery poziomo. Cztery poziomo. Rybka na przystawkę. Zakąska? Nie. Rybka na przystawkę? Śledzik. Śledzik. Bardzo dobra rybka na przystawkę. Dobrze. 20 punktów dla pana Pawła. Następne hasło. Sześpionowo. Wiedeński to Mozart albo Beethoven? Pewnie kombinowaliście muzyk, kompozytor, klasyk. O to słowo nam chodziło. Panie Mieczysław, szansa dla pana. Pięć pionowa. Opuszczanie ojczyzny. Emigracja. Dobra odpowiedź. 20 punktów dla pana Mieczysława. Kolejne hasło. Siedem poziomo. Pozostaje po obranym ziemniaku. Obierka. Obierka. Wpisujemy słowo obierka, przyznajemy 20 punktów. Które następne hasło pan wybiera? Trzypionowo. Kobieta potrzebna na wszelki wypadek. Pozorantka? Nie. Rezerwistka. Dobrze, udało się, więc przyznajemy kolejne 20 punktów. I co teraz, panie Mieczysławie? Jeden poziomo. Nielubiany przez domowników sprzedawca. Akwizytor.
akwizytor. Dobrze. Szczerze współczuję tym, którzy wykonują ten zawód. Panie Pawle? Jeden pionowy. Mieszkaniec RPA albo Algierii? Afrykanin. Inne słowo. Afrykańczyk. Tak, to jest słowo, które wpisaliśmy w naszą krzyżówkę. Następne hasło już za chwilę, ale teraz podgląd, co się dzieje u Pawła w centrum telefonicznym. Paweł, czekam na twój gest. Dziękuję bardzo. Paweł dzwoni, czyli ci, którzy nie zdążyli do drugiego konkursu, mają szansę jeszcze w trzecim konkursie, a już za chwilę u kogoś z was zadzwoni telefon. Wracamy do krzyżówki. Panie Pawle. Dwa pionowo. Dwa pionowo. Niebezpieczna choroba zwierzęca. Nie. Wścieklizna. Tak, to jest dobra odpowiedź, panie Mieczysławie. Przedostatnie hasło. 8 poziomo. W mitologii greckiej potwór o postaci lwa z głową kozy i ogonem węża. Chimera. Chimera. Dobrze, dobre słowo pan podał. No i 9 poziomo. Ostatnie hasło to 9 poziomo. Pokój do wynajęcia. Kwatera. To jest też dobra odpowiedź. Koniec rund drugiej, koniec wspólnej gry panów. Pan Paweł i pan Mieczysław walczyli dzielnie, ale zwycięsko z tej walki wychodzi pan Mieczysław. Gratulacje. Panie Pawle, no przykro mi, ale niestety tak to jest. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Na do widzenia. Może pan się do kogoś specjalnie uśmiechnąć. No, chciałem pozdrowić żonę, mamę, całą rodzinę. Wszystkich, którzy mnie oglądali dzisiaj, trzymali kciuki. Mam nadzieję, że to nie ostatnia pana wizyta. No, mam nadzieję również. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, przed nami półfinał. To runda, którą za chwilę rozegramy u nas w studiu. Półfinale zwycięzcy poprzednich rund, czyli pan Stanisław i pan Mieczysław. Witam panów ponownie. Moi drodzy, teraz gracie w skojarzenia. Taki dzisiaj jest półfinał, czyli będziecie znali kategorię. Trzeba będzie odgadnąć hasło. Kto się szybciej zgłosi, ma szansę na to, żeby zdobyć punkt. Ale też będzie znał pewnie mniej podpowiedzi. Za każdą dobrą odpowiedź 10 punktów. W sumie można zdobyć tych punktów 120. I zerujemy wasze liczniki. Od tego zaczynamy tę przedostatnią rundę w naszym programie. Jesteście gotowi? To zaczynamy zgadywać słowa. Pierwsze należy do kategorii natura. Jezioro. Dobrze, punkty dla pana Mieczysława. I kolejne słowo należy do kategorii nauka. Reakcja. Reakcja. Nie. Fizyka. Bardziej ogólne hasło. Nie udało się zdobyć 10 punktów, ale oto kolejna szansa. Trzecie hasło dzisiaj należy do kategorii rzecz. Kreda. Nie. Tablica. Nie. Pastelina. Plastelina. Niepotrzebnie pan myślał o tym, żeby się zgłaszać. Automatycznie przeszło na pana prawo.